Proszę państwa, przechodzimy do następnego pytania. Pytanie w sprawie poprawy programu Polski Ład, polepszenia sytuacji osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin i ulżenia samodzielnym rodzicom w kontekście braku możliwości wspólnego rozliczania się z dziećmi. To pytanie do prezesa Rady Ministrów, w imieniu którego odpowie podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, pan minister Jan Sarnowski oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, pan minister Paweł Wdówik. To pytanie zostanie zadane przez posłanki panią Annę Marię Żukowską oraz panią posłankę Katarzynę Kotulę. Bardzo proszę o zabranie głosu panią Annę Marię Żukowską. Bardzo proszę. Dziękuję, panie marszałku. Ja mam pytanie do pana ministra finansów, pana Tadeusza Kościńskiego. Oto dlaczego sięga do kieszeni samodzielnych rodziców, a w szczególności samotnych matek, bo to głównie kobiety wychowują samodzielnie dzieci w Polsce. 95% takich rodziców to są właśnie kobiety. Sięgacie do kieszeni tych, którym i tak jest najtrudniej. Zabraliście możliwość wspólnego rozliczania się samodzielnych rodziców łącznie z dzieckiem, co powoduje, że te osoby, które i tak mają zwiększone wydatki, ponieważ muszą utrzymywać siebie i swoje dziecko, a często nawet więcej dzieci, mają zabraną tę możliwość, będą w związku z tym ponosiły straty. Organizacje pozarządowe szacują, że to jest mniej więcej 300 zł miesięcznie mniej w portfelu takiej rodziny, która jest rodziną, która wam się po prostu nie podoba. Nie podoba wam się to, że są samodzielni rodzice i że są dzieci żyjące w takich rodzinach. Chcecie poprzez inżynierię społeczną zmusić te kobiety, żeby wyszły za mąż za kogoś? Do tego ma to doprowadzić? Nie pomagacie tym, którzy zasługują na tę pomoc, którym, tak jak mówiłam, jest w życiu po prostu trudniej. I żerujecie właśnie na dzieciach, żerujecie na samotnych matkach. To nie jest pierwszy raz, kiedy polski rząd wykorzystuje, atakuje polskie kobiety. Mieliśmy tego przykłady zarówno w przypadku przepisów dotyczących prawa do przerywania ciąży, jak i zapowiedzi wypowiedzenia konwencji stambulskiej, a teraz z kolei, jeżeli chodzi o skutki finansowe dociśnięcia kobiet, to właśnie chcecie się zemścić w jakiś sposób na polskich kobietach, chcecie im utrudnić życie, chcecie im zabrać pieniądze. To jest haniebne, to jest krzywdzące i apeluję o to, żebyście zmienili te przepisy, przyjęli poprawki Lewicy. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Będziemy odpowiadali poprzez łącza internetowe. Bardzo bym poprosił o połączenie z którymś z panów ministrów. O! Witam serdecznie pana ministra. Bardzo proszę, panie ministrze, o odpowiedź na pytanie. Oczywiście, szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. Preferencja w postaci wspólnego rozliczania rodzica samotnie wychowującego dziecko z dzieckiem nie została po prostu zniesiona, została zastąpiona nową ulgą odliczaną od podatku w wysokości 1500 zł. To jest ulga, która sumuje się z dotychczasową ulgą na dzieci i co ważne, to jest kwota, która jest wyższa od średniej korzyści ze wspólnego rozliczenia samotnego rodzica z dzieckiem, która w zeszłym roku wynosiła 1154 zł. I powtórzę jeszcze raz, 1154 zł średnia korzyść ze wspólnego rozliczenia z samotnego rodzica z dzieckiem, wartość ulgi 1500 zł. Jaki jest tego efekt? Efekt jest taki, że na zmianie skorzystają, czyli polepszy się sytuacja samotnych rodziców zarabiających do około 9130 zł brutto miesięcznie, czyli znacznie powyżej średniej krajowej. To jest już rozwiązanie funkcjonujące w ramach zmian, które weszły w życie od stycznia tego roku. Natomiast pracujemy w Ministerstwie Finansów nad kolejnymi rozwiązaniami, które poprawią sytuację również i podatkową rodziców samotnie wychowujących dzieci. Po pierwsze,
Chcemy, żeby osoba samotnie wychowująca dziecko mogła również otrzymać kwotę niewykorzystanej ulgi, czyli tego 1500 zł w przypadku, gdyby nie było tego, od czego odliczyć, jeśli podatek byłby zbyt niski z powodu zastosowania wysokiej kwoty wolnej od podatku, czyli żeby funkcjonowała taka sama zasada, jak teraz funkcjonuje w przypadku tej zwykłej ulgi na dzieci. Niewykorzystana część jest po prostu zwracana w gotówce. Po drugie, również samotnych rodziców obejmie regulacja, która została zapowiedziana przez premiera Morawieckiego w zakresie rozliczenia rocznego, tak aby żaden samotny rodzic nie stracił na podatkowych zmianach Polskiego Ładu, żeby były one dla niego pozytywne lub neutralne do poziomu 12 800 zł średniomiesięcznych zarobków brutto. W zakresie tych dwóch dodatkowych elementów przepisy zostaną zaprezentowane Wysokiej Izbie w ciągu najbliższych tygodni. Prace nad nimi trwają w Ministerstwie Finansów i powinny się niedługo zakończyć. Przypominam, że są to rozwiązania, które i tak z których samotni rodzice będą mogli skorzystać na etapie rozliczenia rocznego, ponieważ na etapie zaliczek ich sytuacja jest normowana w wyniku rozporządzenia, które weszło w życie 7 stycznia, także na etapie zaliczek nie pojawia się na ich, w ich pensjach strata. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie, panie ministrze. Jest pytanie, czy pan minister Paweł Wdówik będzie połączony? Ale co, jestem, czekamy. Jest pan, panie ministrze, tak? Jestem połączony. Nie widzimy co prawda pana, abyśmy chętnie pana zobaczyli. O. Dobrze, momencik. No dobra, panie ministrze, sytuację mamy taką. Nie widać pana, ale pana słychać. W związku z tym bardzo proszę o zabranie głosu. No ale zaraz pani... bo ja też pana nie widzę. Ale pani posłanko, jeszcze pan minister odpowie i wtedy będzie pytanie dodatkowe, dobrze? Bo mamy dwóch panów ministrów, więc na pierwsze pytanie zgłoszone przez panią posłankę Żukowską odpowie dwóch ministrów, potem będzie pani pytanie dodatkowe i znowu panów ministrów poprosimy. Czas jest pana, panie ministrze, proszę bardzo. Tak jest. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej ma obowiązek utworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Natomiast w zakładach aktywności zawodowej tworzy się zakładowy fundusz aktywności ZFA. I zarówno ZFRON, jak i ZFA są tworzone ze środków pochodzących z części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wskutek wejścia w życie przepisów podwyższających kwotę wolną od podatku dla wszystkich podatników od początku 2022 roku do 30 tysięcy złotych, zaistnieje taka sytuacja, w której zaliczki na podatek dochodowy ulegną obniżeniu i skutkować to będzie znaczącym obniżeniem wpływów na ZFRON i ZFA. Zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń stanowią w tej chwili 80% środków tego funduszu. Panie ministrze, przepraszam serdecznie, ale absolutnie nie ingerując w to, co pan mówi, pytanie, nie wiem, czy pan słyszał pytanie, bo to pytanie dotyczyło osób samotnie wychowujących dzieci. A nie, to, ale też sytuacji osób niepełnosprawnych, więc ja odpowiadam. Ale to drugie pytanie jeszcze nie zostało zadane. Ale rozumiem, że pan antycypuje. Proszę bardzo. Nie, tylko chcę panu powiedzieć, że nie było takiego pytania na razie. Okej, dobrze, to ja mogę się wstrzymać. Ale nie, to niech pan już mówi, jak pan zaczął, to może to pytanie... To wie pan, bo jakoś musimy opanować sytuację, to może zróbmy tak. Na pytanie, które w tej chwili pan odpowiada, zróbmy tak, żeby to pytanie padło, to będzie zręczniej. Dobrze, to ja wtedy Ja pana wtedy poproszę i będzie pan miał czas na to, żeby odpowiedzieć. Dobrze? Możemy się tak umówić? Jasne. Bardzo proszę, to pani posłanka Katarzyna Kotula zadaje pytanie i już nie będzie. Panie marszałku, ja w związku z tym zamieszaniem technicznym wnioskuję troszeczkę o przedłużenie tej minuty. Bardzo się cieszę, że pan minister Wdówik jest z nami. Panie ministrze, ja mam dwa pytania. Po wprowadzeniu Polskiego Ładu i tym chaosie, który obserwowaliśmy od początku, widzimy wyraźnie, że ten Polski Ład podzielił rodziny na lepsze i gorsze.
Dla rodzin wielodzietnych jest wiele propozycji. Tam jest zwolnienie z PIT-u, dopłaty do żłobków i wsparcie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego. I to dobrze i my absolutnie pochwalamy oczywiście te zmiany. Niestety mamy takie wrażenie, że rodziny osób z niepełnosprawnościami, ich opiekunów zostały po prostu ominięte, ale także przede wszystkim stracą na wprowadzeniu Polskiego Ładu. Chciałabym pana ministra zapytać, to było pytanie do Ministerstwa Finansów, ale jak nie mam, minister Wdówik jest to oczywiście w kontakcie i będzie też potrafił na to pytanie odpowiedzieć, bo na pewno ma tą wiedzę, o brak możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przez osoby z niepełnosprawnościami, które osiągają niższe dochody, więc nie przekroczą progu kwoty wolnej od podatku. Ta ulga jest jednak ogromnym ułatwieniem dla dużej grupy osób, które po prostu nie stać na w pełni finansowanie z własnych środków leczenia swojego, czy też osoby, którą się opiekują. Chcę zapytać, czy pan minister Wdówik wie, czy Ministerstwo Finansów planuje jakieś mechanizmy kompensujące, jeśli tak, to jakie? Chcę zapytać też o wpłaty z 1%, jakie otrzymują osoby z niepełnosprawnościami. Wiemy, że one mogą być znacznie niższe. I chcemy też zapytać, czy, no, kieruję pytanie do ministra Wdówika, czy minister Wdówik wie, jaki jest szacowany spadek wpływów z 1% dla organizacji pożytku publicznego, chociaż to jest pewnie pytanie właśnie do Ministerstwa Finansów, ale chcemy zapytać, czy są brane pod uwagę jakieś mechanizmy rekompensujące te straty. Wiemy też, że jest propozycja środowiska osób z niepełnosprawnościami, żeby ten 1% zwiększyć do 1,2%. Jest też petycja w tej sprawie, więc chcę zapytać, jakie jest stanowisko ministerstwa. No, mamy dzisiaj po prostu takie wrażenie, że nie ma realizacji wyroku Trybunału równającego świadczenia opiekunów dla dzieci i dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Brak, nie ma wsparcia z Funduszu Solidarnościowego, z programu Za Życiem, nie ma asystentów, nie ma opieki wytchnieniowej ustawowej. Nie ma pierwszeństwa u lekarzy i dostępnych leków. I teraz mamy wrażenie, że ten Polski Ład zabierze jeszcze więcej temu środowisku osób z niepełnosprawnościami, ich opiekunów. Proszę o odpowiedź na te pytania. Dziękuję bardzo. No dobrze, dziękuję serdecznie. Panie ministrze, mówię do pana ministra Pawła Wdówika. Bardzo proszę uprzejmie, ma pan tyle czasu, ile pan uważa. Bardzo proszę, już w tej chwili wszystkie pytania zostały zadane, więc wracamy do pana. Bardzo proszę, panie ministrze. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Szanowna pani posłanko, ja jestem ogromnie wdzięczny i doceniam pani zaangażowanie w tematykę osób z niepełnosprawnością i walkę o ich sytuację. Jeśli chodzi o... Skończę może wątek, który zacząłem. Jedną z najbardziej zgłaszanych dolegliwości, i to rzeczywiście możemy udokumentować ilością kontaktów z biurem pełnomocnika, była kwestia osób pracujących na rynku chronionym, i to rozwiązujemy w taki sposób, że tworzymy fundusz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji, uzupełniamy Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Zakładowy Fundusz Aktywności w taki sposób, że 4% najniższego wynagrodzenia od każdej osoby zatrudnionej na ten fundusz może trafić. Pracodawca sam zdecyduje, czy wybiera tę nową formę wsparcia, czy zostaje przy poprzedniej, ponieważ w związku z rozporządzeniem ministra finansów z 7 stycznia może się okazać, że jednak ta poprzednia forma będzie dla niego równie korzystna. To jest rozwiązanie, które dotyczy około 112 tysięcy osób, które z tego funduszu mogą korzystać. Jeśli chodzi o ulgę rehabilitacyjną, to musimy sobie jasno powiedzieć, że w tym roku nic się nie zmieni, dlatego że 1% jest obliczany. Więc spokojnie pracujemy nad rozwiązaniem. Ja wiem, na czym polega ten problem i że wiele osób nie dostanie po prostu do ręki gotówki, która zawsze gdzieś w granicach między marcem a czerwcem się pojawiała i która była konkretnym wsparciem w różnych sytuacjach dla tej grupy osób. Chcę zwrócić uwagę, że od 2018 roku ta ulga została poszerzona na wszystkie osoby niepełnosprawne. W tej chwili pracujemy nad mechanizmem rekompensaty. Dla mnie jest oczywiste, że on musi powstać. Natomiast ponieważ to jest rzecz, która będzie dotyczyć dopiero przyszłego roku, to proszę pozwolić, że jeszcze potrzebujemy kilku
dni czy tygodni, żeby to było pracować. Natomiast co do 1%, to jednak będę prosił za chwilę ministra Sarnowskiego, żeby się do tego odniósł. Ja tylko dodam, że no nie mogę się zgodzić z zarzutem niedziałania pomocy w postaci asystencji osobistej i opieki wytchnieniowej, bo kwota, którą przekazaliśmy w tym roku, no jest sięgająca prawie 800 milionów złotych łącznie na te wszystkie cele, więc to jest znacząco więcej niż było kiedykolwiek, nawet w zeszłym roku. A to, że nadal działamy na bazie programu, to jest konsekwencja tego etapu testowego, natomiast prace nad rozwiązaniami ustawowymi oczywiście trwają. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie, panie ministrze, i poproszę uprzejmie pana ministra Jana Sarnowskiego o zabranie głosu. Zapraszam, panie ministrze. Bardzo dziękuję, szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. W zakresie 1% przekazywanego organizacjom pożytku publicznego, to chciałbym gorąco podkreślić, że już w tym roku środki te trafią w wysokości nawet wyższej niż w zeszłym, ponieważ teraz mamy do czynienia ze środkami, które będą wynikać z rozliczenia roku zeszłego, 2021. Czyli to jest ponad miliard złotych, który do organizacji pożytku publicznego w tym roku w ramach tegorocznego rozliczenia podatków dochodowych trafi do OPP. W Ministerstwie Finansów toczą się aktualnie prace nad wdrożeniem mechanizmu kompensacyjnego, czyli takiego mechanizmu, który zabezpieczy również ten sam poziom finansowania, albo nawet wyższy w przyszłym roku, tak aby ta ilość środków się nie zmniejszyła. Co do narzędzia, które zostanie zastosowane, to również zostanie ono zaprezentowane w ciągu najbliższych tygodni, także trudno jest teraz przesądzać, czy będzie to zwiększenie 1%, czy jakieś inne narzędzie. W przypadku ulgi rehabilitacyjnej, to tutaj mamy do czynienia tak naprawdę z dwiema kwestiami. Po pierwsze, ulga rehabilitacyjna w podatku dochodowym osób fizycznych nie została zniesiona. Osoby osiągające niższe dochody, te, które po prostu przestają płacić podatek dochodowy, nie będą z niej korzystać, ale tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu nie będą płacić podatku. Ten sam efekt w postaci braku obciążenia podatkiem osiągną w sposób dużo prostszy, ponieważ nie będą musiały udowadniać poniesienia żadnych wydatków, tylko po prostu w wyniku podniesienia kwoty wolnej od podatku ich obciążenie podatkowo-składkowe znacznie się zmniejszy. Natomiast w stosunku do osób korzystających cały czas, mających od czego odpisać tego rodzaju wydatki, to sytuacja w tym roku właśnie w wyniku podatkowych zmian Polskiego Ładu znacznie się poprawiła. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, ponieważ znacznemu poszerzeniu uległ katalog wydatków o charakterze rehabilitacyjnym, które mogą podlegać uldze rehabilitacyjnej. To jest kilkanaście nowych rodzajów wydatków dotyczących zarówno wydatków ponoszonych przez samą osobę niepełnosprawną, jak i osób, które się nią opiekują i na których pozostaje ona utrzymaniu. Pierwszy raz ulgę rehabilitacyjną będzie można zastosować do takich wydatków, jak na przykład odpłatne przejazdy środkami transportu dla osoby niepełnosprawnej oraz dla osób, które się nimi opiekują, odpłatności za zabiegi rehabilitacyjne lub leczniczo-rehabilitacyjne, odpłatność za pobyt nie tylko osoby niepełnosprawnej, ale również jej opiekuna przebywającej z osobą niepełnosprawną na turnusie rehabilitacyjnym w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej. Także w zakresie ulgi rehabilitacyjnej mamy do czynienia ze znacznym poszerzeniem jej zakresu, a nie z jej ograniczeń. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie panom ministrom, dziękuję paniom posłankom.